Dobra. Więc siema. Dzisiaj idę online z filmikiem, bo jak dużo z Was zauważyło, dzieje się ostro co do IFBB. Grafika nie jest żadnym clickbaitem. De facto rozwalił się IFBB Pro i IFBB amatorów. Skomplikowana sprawa. Ja już to wiem tak od 2 dni, zresztą to się już długo zapowiadało, ale jeszcze chciałem poczekać, bo chciałem zobaczyć, jakie podejmą decyzje Amateur League i Pro League. Więc teraz było tak. Teraz był Mr. Olympia, jak żeście widzieli. I na Mr. Olympia pierwszy raz się miało odbyć Mr. Olympia Amatorów w Ameryce. I tam była, z tego co wiem, była taka sytuacja, że no, chcieli IFBB judges sędziować. To był chyba nawet sam szef Rafael Santonja i Paweł Filleborn, jego prawa ręka i tam jeszcze jeden sędzia chyba. No to tam tylko tak słyszałem. Ale NPC się temu przeciwstawił i powiedzieli, że nasi sędziowie będą sędziować, no co też nie jest ok, bo sędziowie NPC, oni nie mają tego, nie wiem jak to się nazywa, International Judge Card, więc nie mają zrobionych tych kursów i tak dalej, żeby sędziować w ogóle międzynarodowe mistrzostwa, bo NPC jest w Ameryce podporządkowane IFBB Pro League, albo dołączone do IFBB Pro League, tak jak w Polsce jest to na przykład PZK Kids. I teraz tak, IFBB Pro League to są ci, co robią te wszystkie mistrzostwa pro, więc Mr. Olympia, te wszystkie Arnold Classic, których już jest tam, nie wiem, chyba około 10 sztuk albo coś. To się strasznie rozrosło w ostatnich latach, też tych pro shows na całym świecie jest coraz więcej, na każdych targach i tak dalej są. Mr. Olympia jest taki special case trochę, bo Mr. Olympia, co dużo nie wiedzą, od kilku lat nie należy już do IFBB Pro League. 50% zostały wykupione przez American Media, to jest David Pecker, bardzo bogaty facet, który ma dużo gazet, chyba też stacje telewizyjne i tak dalej, taki media mogul, nie? Teraz wiem, że wykupił w komplecie, w 100% należy mu Mr. Olympia, to jest dobry biznes, on jest biznesmenem, więc ma to wykupione. I IFBB Pro League jest Jim Manion. Jim Manion to jest szef od NPC, więc takiego polskiego PZK-fy choćby, nie? NPC ogółem ma w ogóle tam ten fakt, że egzystuje IFBB amatorów, IFBB International to się chyba nazywa. Oni tu mają zupełnie gdzieś. Ameryka jedzie i tak swój program i jedyne co im podpada, że nieraz na jakiś czas się pojawia jakiś nowy pro z Europy, który się zakwalifikował przez Mistrzostwa Świata, amatorskie, Mistrzostwa Europy lub któreś z tych Arnold Classic i tak dalej, i tak dalej. Więc pokłócili się tak jakby IFBB amatorska z IFBB profesjonalną. I pierwsze co, to jeśli dobrze pamiętam, to się na stronie ifbb.com, więc na stronie IFBB amatorów ten prawdziwy związek, który był pod, który był zawsze pod braciami Weider, oni tak jakby wykluczyli NPC ogółem. Tam była suspendacja chyba. Co się potem stało? No to wszystko się już rozpadło, bo Jim Manion, szef NPC i też gościu od IFBB Pro League, więc Arnold Klasyki, Mr. Olympia i tak dalej, powiedział: dobra, to my się odłączamy od światowego IFBB amatorów. I co to znaczy? To oznacza, że nie będziecie mogli zrobić ProCard za pomocą IFBB. To znaczy możecie startować gdzie chcecie, na Mistrzostwach Świata, Europy wygracie, ale nie macie szansy, żeby przejść wtedy do tej ligi, gdzie jest Phil Heath i ci wszyscy pro. Poczekajcie, tu zerknę na tą kartę, bo żeby to wszystko w kolejności takie opowiedzieć, żebyście to rozumieli. No i teraz tak. Teraz jest oczywiście problem, bo IFBB amatorów nie ma już żadnego dołączenia do tych wszystkich mistrzostw zawodowych, do tych mistrzostw profesjonalnych. A z drugiej strony IFBB Pro League ma problem, bo nie ma skąd tak jakby nabrać poza Ameryką, gdzie NPC będzie dalej spełniał tą rolę, nie ma gdzie nabrać żadnych zawodowców pro. Teraz poczekałem właśnie trochę, zanim kręcę ten filmik, i wczoraj już się tam wszystko tak bardziej wyklarowało. Jest taka sprawa, że najpierw NPC/IFBB Pro postanowili, więc Jim Manion i tak dalej, postanowili, że po pierwsze będą przy każdych mistrzostwach pro, więc jak będzie na przykład Arnold Classic Australia, to tam będą mistrzostwa amatorów, gdzie mogą wszyscy przyjść, obojętnie czy oni byli wcześniej w IFBB, czy w NAC, czy w PCA, czy gdziekolwiek, i się zakwalifikować. To pierwsza możliwość. Trochę później, no bo też były potem takie przemyślenia, że teraz oczywiście czy stanie się tak, że na przykład zaczną szefowie różnych takich innych związków, jak na przykład NAC, czy zaczną polować na to, na taką współpracę z IFBB Professional League, żeby oni mogli swoich zawodników tam wysyłać. No ale oczywiście Amerykanie chcą raczej wszystko w swoich rękach zatrzymać i oni postanowili, że zrobią, że będą robić na całym świecie coś takiego jak nową ligę amatorską, która się będzie nazywać 2Bros Pro. To już eksistuje, 2Bros Pro Events, pod tą flagą Bob Cicherillo już jakieś mistrzostwa chyba organizował. I szefem tego całego będzie Bob Cicherillo. Tak samo jak w IFBB amatorów jest szefem Rafael Santonja i jego prawą ręką jest nam wszystkim znany Paweł Filleborn. Z drugiej strony jakieś, nie wiem, niecałe 24 godzin temu pojawiła się info, i też jeszcze jest ciekawa sprawa, co będzie, co zrobi IFBB amatorów, czy będzie, co zrobi jak teraz ludzie z IFBB amatorów zaczną brać udział na tych mistrzostwach, na przykład Arnold Classic Australia, przez które mogą wejść do Pro League, żeby uzyskać kartę pro, kartę zawodowca. Bo wiecie, no tam będzie kilka ludzi startować, jak jeszcze NPC i IFBB Pro dadzą trochę kasy, to się może całkiem ciekawe stać dla zawodników i dobrzy zawodnicy mogą tak choćby odchodzić od IFBB amatorów. I teraz czy IFBB amatorów będzie tych zawodników zawieszać na 2 lata? To jest też ciekawa sprawa. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Z powrotem w ostatnich 24 godzinach pojawiło się, został tam wysłany do kilku osób już, zresztą oficjalnie się to już pojawiło, bo widziałem pismo, że IFBB amatorów startuje swoją własną ligę zawodową, więc taką Professional League, która będzie się nazywać IFBB Elite Pro. Sprawa się coraz bardziej komplikuje i robię zakręcona, kto wie, co z tego wyniknie wszystko. Więc i tutaj też jest moje pytanie, czy ta IFBB Elite Pro, czy oni będą robić swoje własne mistrzostwa Mr. Olympia? No będzie ciężko, albo jakieś Arnold Classiców też nie będą mogli robić, nie? Bo tam, no wiecie, to jest od Arnolda. Więc tutaj jest takie trochę niemiłe odłączenie. Dla zawodników jest to niefajna sprawa, że no, mogą wystartować i zajmować przez 2 lata top 6, top 3 miejsca na Europę, na Mistrzostwach Świata, i gościu jest, zawodnik jest naprawdę super dobry, ma szansę, żeby wejść gdzieś na jakąś wyższą rangę u zawodowców. No nie będzie tego mógł zrobić poprzez IFBB amatorów, nie? Poprzez Mistrzostwa Świata na przykład, że tam wygra pierwsze miejsce. Ta nowa amatorska liga pod IFBB Pro od Jim Manion już nagle, jakoś bardzo szybko, już ustaliła, że w UK będą też 4 specjalistyczne mistrzostwa, przez które będzie się można było zakwalifikować. nie zakwalifikować, tylko gdzie będzie możliwość, żeby uzyskać taką pro-card na przykład, no ale będą to ogółem mistrzostwa, to będzie de facto konkurencja no, do IFBB amatorów. Będzie to Royal London Pro 10-11 marca 2018 i UK Pro Championship 11 marca 2018, w ten sam dzień. No to na tyle. Nie wiem, mam to powiedzieć. Tak za kulisami, bo tam telefonowałem z gościem, który był na Mr. Olympia i w zasadzie już od pewnego czasu było coś słychać, że tak jakby no NPC się to nie podobało, że oni w tym samym Jim Manion, że oni tak za bardzo nic nie mają z wszystkich tych mistrzostw w Europie, w Azji, w Ameryce Południowej i tak dalej, no bo na tych mistrzostwach już chodzi o coraz grubszą kasę też. Pomyślcie sobie, te wszystkie pieniążki, co zawodnicy muszą wpisowe, niekiedy 150 euro nawet płacić, jak tam się 700 zawodników pojawia. Potem wystawcy i no cały ten around to jest biznes, nie? Na tym leci już sporo kasy, więc, przepraszam, co chciałem powiedzieć? Straciłem wątek. Aha, że słyszałem właśnie takie pogłoski na Arnold Classic, która już jest, no to już jest po prostu mega impreza. W ogóle dużo ludzi też nie wiedzą, że IFBB dotąd był, jest nadal, to jest jeden z największych związków na świecie. Tak się patrząc na liczby, to jest drugi największy związek sportowy. Widziałem, tu gościu kręcił też podobny filmik, jak ja tu teraz kręcę na niemieckim necie i on to tak powiedział, byłem mega zaskoczony. To jest po związku tenisowym, wierzę po prostu tak w to, bo jest to prawdopodobne, jest to drugi największy związek sportowy, nie? To oznacza kasę, jak się to wszystko z dobrej strony chwyci. Więc były takie pogłoski już wcześniej, że właśnie osoby, które tam za tym stoją, żeby chcieli w zasadzie też, jakby to powiedzieć politically correct, no żeby mieć udział też w takich imprezach poza Ameryką, powiedzmy. Jest tu Schwarzenegger, oczywiście David Pecker z AMI, z American Media. I też tam słychać, że The Rock, więc Dwayne Johnson, jest w tej grupie ludzi. I to są tylko pogłoski, więc, ale mimo temu to powiem, mówiąc, że to tylko tak słyszałem. Ale brzmi to dosyć prawdopodobnie. Dwayne Johnson też ma jakąś firmę teraz produkcyjną, więc być może coś tam medialnie będzie brał w tym udział, albo nie wiem w jaki sposób. Więc teraz musimy czekać, jak się to będzie rozwijać. Też sam się pytam, jak to teraz będzie, no bo kilka mistrzostw jednak jest zaplanowanych, wiecie, na takich Arnold Klasykach też zawsze były już bardzo fajne zawody amatorów, nie? Więc te zawody amatorów pod IFBB Amateur, nie? Już no, ich nie będzie po prostu. Więc tutaj poczekajmy, co przyniesie przyszłość. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie, kto na tym zyska, kto na tym przegra, co na temat zawodników. Zawodnicy też napiszcie, co o tym wszystkim myślicie. Tam bez żadnego obrażania i tak dalej. Też jeśli tu coś źle powiedziałem, to napiszcie, to mogę wsadzić w to, co się tu będzie, w te adnotyfikacje, czy jak to się nazywa na YouTubie, bo to są informacje sklejone z takich 3-4 statementów od NPC, od Pro League, od tego 2Bros, jak to się nazywa, 2Bros Pro i tak dalej. No, tyle na ten temat. I jeszcze skoro kręcę filmik, chciałem to wykorzystać, żeby trochę też merytorycznych informacji zapodać, bo widziałem tam na naszej zamkniętej grupie jeszcze było pytanie nadal, mimo temu, że to już bardzo długo wiadomo, jak to się ma, że często ludzie robią sobie badanie no tam wszystkich hormonów, jak jesteście na trenie, to strasznie wysoki estradiol potrafi wyskoczyć. Naprawdę niekiedy astronomiczne liczby. Zależy, ile tego trenbolonu bierzecie. Słuchajcie, to jest błąd pomiarowy, bo akurat trenbolon na tej standardowej maszynie od firmy Roche, Eclisa, jak ona się nazywa? Elecsys 2010, ona tak stoi w różnych tam alabach i nie alabach i tak dalej. Ona ma taką cross-reactivity, więc ta maszyna mierza akurat nandrolony jako estradiol i zawartość testosteronu będzie też tam delikatnie zaburzona, bo ten błąd następuje przy maszynach, które analitycznych, które mierzą metodą elektro. Tego słowa nie używam na co dzień, więc wybaczcie, że odczytam. Metodą elektrochemii i luminescencji. Nie występuje ten problem przy metodzie RIA, to jest Regulatory Impact Analysis. Dominik tam zwrócił uwagę, że w Medicoverze, Medicover to jest takie laboratorium, co jest w większości większych miast, że tamten błąd nie będzie występować, bo po prostu jest to tą inną metodą mierzone i ta informacja to nie jest tak, że ktoś sobie to wymyślał, tylko sama firma Roche w opisie produktu do tej maszyny sami tam piszą na stronie 12, że dokładnie tam pisze do not use samples from patients under nandrolone treatment, więc proszę nie używać próbek od pacjentów, którzy są akurat na jakimś nandrolonie, więc oprócz trenbolonu deka będzie źle pokazywać trochę. Trianolon, na ten steryt teraz trudno trafić, w momencie go Chińczycy nawet nie produkują, to jest taki bardzo mocny steryt i też tam trzeba bardzo chronić wątrobę. Wcześniej jak to egzystowało, no to strongmeni i wyciskacze, trójboiści i tak dalej jechali na tym szycie. No i trestolon to jest też bardzo ciekawy, stary steryt, on też będzie źle pokazywał, który teraz ponownie został wyprodukowany przez Chińczyków. MENT się to nazywa, można w UK to zamówić. Całkiem fajny shit, bo on się akurat nie wiąże z globuliną, z SABG, nie wiąże się z globuliną, albuminą i no, jest available w 100%, tak jak wolny testosteron de facto. No więc nie ma opcji, żeby trenbolon się przemieniał w jakąś tam swoją wersję estradiolową. To jest z chemicznej struktury, to jest niemożliwe. Wiem, że tam jedna książka chyba coś tam napisała. W jednej ze starych książek to chyba jeszcze pisało, że tren konwertuje tam 1,9% do estradiolu, co by było dużo, bo testosteron konwertuje tam nie powyżej 1,2% chyba, jeśli dobrze pamiętam. Napiszcie mi, jeśli się mylę, bo to z pamięci teraz wygrzebałem. To jest informacja stara z jakichś badań na krowach, a widocznie akurat się tak składa, że jednak metabolizm krowy potrafi coś takiego zrobić, ale u człowieka to nie zadziała. To taka moja krótka informacja na ten temat, a że tren potrafi trochę wody pociągnąć, może Wam podpadło, szczególnie trenerzy, że wiecie, że macie 100%, że zawodnik wziął 100% prawdziwy tren, całe ostatnie tam 2 tygodnie przed mistrzostwami i jakoś go coś podlewa, jak ten tren się odstawi, to go już nie podlewa, bardzo uzależniono od osoby, bo tren też... To powiem w jakimś filmiku o trenie, jak to się dokładnie dzieje, bo tren oddziałuje też na ATH i na SUD, więc to się tam u osób, które są wrażliwe, może się to dziać, że jednak zatrzymujecie tą wokółkomórkową wodę i podskórną. Ok, tyle na ten temat, na te 2 tematy. Jeszcze raz napiszcie, bardzo mnie ciekawi, co myślicie o tym wszystkim. Ja na pewno też nie pomyślałem o wszystkich konsekwencjach tego, co się teraz stało. Mam nadzieję, że wszystko przedstawiłem w komplecie i w miarę zrozumiale. Do następnego razu i życzę Wam miłego, słonecznego dnia.